Redakcję Arendo.eu wspiera sklep Oleole. Elektronika w internetowej cenie. Jak zabić swój własny, całkiem niezły produkt już na starcie? Wystarczy być Segą. Premiera Mega Drive Mini 2, następcy miniaturowej konsoli, którą recenzowaliśmy na Arendo.eu w 2019 roku, przeszła w Europie zupełnie bez echa. Ba, niemalże do końca nie wiadomo było, czy produkt ten w ogóle się na stary kontynent doczłapie. Ale od czego macie nas? Jeśli nie zrobi tego producent, to pozwólcie, że poinformuję was ja, że MD Mini 2 wyszedł, jak się trochę napoci, to można go kupić i jest bardzo fajny. Pierwsze zaskoczenie przeżyłem, gdy z zamówioną paczką przyszedł kurier. Była tak mała, że myślałem, że dostarcza mi on zupełnie coś innego. Rzućcie tylko okiem na rozmiar kartonu w porównaniu do NES-a Mini czy nawet starego Mega Drive'a. Jest tak na oko o połowę mniejsze objętościowo. Opakowanie jakie jest, każdy widzi, inspirowane klasycznym kartonem z lat 90. z długaśną listą wbudowanych gier na plecach. Trochę gorzej w środku. Byłem zawiedziony tym, jak zapakowane było urządzenie. Od po prostu trzy zawinięte w woreczki piankowe komponenty wrzucone bez żadnego wzmocnienia do środka pudełka. Na szczęście mieszczą się one w nim na tyle ciasno, że przynajmniej w moim egzemplarzu nic się nie porysowało ani nie uszkodziło. Na standardową dziś modłę w kartoniku znajdziemy konsolę, jeden kontroler, kabel HDMI i przewód USB do zasilania, ale nie zasilacz. Większość dzisiejszych telewizorów pozwoli zasilić sprzęt prosto z portu w odbiorniku, ale zadziała też dowolna ładowarka zdolna dostarczyć 2 ampery. Jakość wykonania miniatury jest bez zarzutu. Wygląd oczywiście bardzo różni się od poprzedniej miniaturki, która inspirowana była modelem pierwszym Mega Drive'a. Dwójka pożycza sobie wygląd Mega Drive'a 2, chudszego modelu wydanego kilka lat później. Musicie przyznać, że dzieciaczek wygląda kubek w kubek jak swój tatuś. Zadbano nawet o małe detale. Klapka ochronna gniazda kartridżowego się otwiera, choć w środku nie zobaczymy żadnej elektroniki, a u spodu jest nawet zaślepka dla portu rozszerzeń, którą można odczopować. A to dlatego, że Japończycy mogą sobie dokupić do zabawki akcesoria, makiety przystawek Mega CD czy małe kartridże. Są one oczywiście niefunkcjonalne i służą jedynie do wystawiania na półce, ale i tak serce mi się kraje, że takie cudeńka dla kolekcjonerów nie opuszczają Azji. Z tyłu jednostki siedzi port HDMI i wtyczka micro USB. Trochę wstyd, że w 2022 roku nie jest to port typu C, a u frontu dwa USB typu A do podłączania kontrolerów. Niestety w zestawie znajdziemy tylko jednego pada, a konsola, przynajmniej jak wynika z moich ograniczonych testów, nie działa ze zwykłymi kontrolerami pecetowymi. Żeby pograć w dwie osoby, można wykorzystać kontroler z Mega Drive Mini 1, bądź szereg innych licencjonowanych padów Segi, w tym bezprzewodowe kontrolery od Retro Beat. W każdym razie te trzeba dokupić oddzielnie i wielka szkoda, bo jedynka miała w kartonie dwa gamepady. Pad natomiast jest sporo lepszy od tego z modelu pierwszego. Zamiast stareńkiego kontrolera trzyprzyciskowego z wczesnych lat Genesis, w pakiecie jest późniejszy wariant w stylu Saturna z 6 guzikami i dedykowanym przyciskiem menu na grzbiecie. Ten jest bardzo udaną repliką. Zarówno klik przycisków, jak i dziwnie nieporęczny krzyżak Mega Drive'a oddano tu wyjątkowo wiernie. To czy to wada, czy zaleta, pozostawiam ocenie wam. Natomiast ponieważ zakończony jest wtyczką USB, można z niego korzystać również na komputerze. Nie odpowiedziałem do tej pory na najważniejsze pytanie. Skoro w 2019 roku wydano Mega Drive'a Mini, to na co komu drugi w 2022? Żeby Sega zarobiła pieniądze oczywiście, ale pomijając odpowiedź cyniczną, jest to głównie przedmiot kolekcjonerski. Są ludzie, na przykład ja, którzy lubią sobie budować kolekcje miniaturek. Druga odpowiedź to oczywiście fakt, że jest to stosunkowo drogi, ale wygodny i nostalgiczny sposób dla graczy na powrót do lat dzieciństwa. Mega Drive Mini 2 to bowiem nie tylko uroczy rekwizyt, ale też konsola do grania i to wyjątkowo jak na licencjonowany produkt naładowana grami. Mega Drive Mini 1 miał w zestawie 42 solidne gry.
Dwójka to pakiet aż 60. I tym razem są to nie tylko tytuły czysto Mega Drive'owe, ale również kilka gier dla przystawki Sega Mega CD. 53 z tych pozycji to klasyki dobrze znane fanom niebieskich, 7 to natomiast pozycje, nazwijmy to, nowe, takie jak Devi and P, gra logiczna, którą Sega stworzyła w 1992 roku, ale z różnych powodów nigdy nie wydała. Aż do teraz. Czy zupełnie nowy, stworzony w tym roku port Space Harrier 2 plus Space Harrier, który wykorzystuje niedostępne w oryginalnej wersji skalowanie sprite'ów. Tytuły w większości nie powtarzają się z tymi z pierwszej składanki, za wyjątkiem Echo the Dolphin i Shining Force, które dodano tu w swojej lepszej wersji CD, czy wspomnianego wyżej usprawnionego Space Harrier 2. Zdecydowana większość natomiast to romy nie pojawiające się w części pierwszej. Garstka gier ma też funkcje dodatkowe, na przykład w przypadku Sonica CD wybrać można między wersją europejską a amerykańską, a znane ze swojego wywindowanego poziomu trudności Phantasy Star 2, alternatywny, łatwiejszy wariant gry. Jakość emulacji jest bardzo dobra, choć brakuje kilku elementów, które pojawiają się u konkurencji. Możemy skonfigurować podstawowe cechy, jak na przykład tło wyświetlające się za obszarem emulowanej gry, czy zapisywać i wczytywać postęp rozgrywki. Ale chciałoby się zobaczyć na przykład możliwość cofania gameplayu, czy jakiekolwiek opcje konfiguracji jakości obrazu. Jest stosunkowo surowo, ale przynajmniej porządnie w kwestii wydajności. Na pewno o niebo lepiej niż to, co lata temu produkowało Ad Games. Gry prezentowane są zazwyczaj w swoich wersjach NTSC, czyli odtwarzają się z prawidłową prędkością, a zmiana języka interfejsu na japoński pozwoli nawet odpalić oprogramowanie w wariancie dla tamtego regionu i pograć w alternatywne wersje gier na tamten rynek. Konsola odpala się natywnie w 720p, a interfejs jest przystępny i łatwy w obsłudze. Tytuły wyświetlić można w formie okładek albo jako wirtualną półkę, aplikując przy tym różne typy sortowania, a każda pozycja ma krótki opis fabuły, żeby zapoznać się z detalami przed odpaleniem. Bardzo podoba mi się dobór pozycji. Oczywiście nie ma tu każdej gry pod słońcem, ale pula tytułów jest eklektyczna, zahaczająca chyba o wszystkie możliwe gatunki i mająca zdrową mieszankę pozycji dla jednego i dwóch graczy. Jest Sonic CD, Street Fighter 2 The New Challengers, OutRun i OutRunners, Final Fight CD, a nawet tytuły dość niespodziewane jak Populous. W zasadzie jedyną zmarnowaną okazją jest dołączenie do zestawu gorszej wersji Night Trapa. Wersja Mega CD jest dla mnie agrywalna z uwagi na niską jakość obrazu i zdecydowanie powinna była się tu znaleźć lepsza wersja CD32X. Ale na składance nie ma ani jednej gry na tę platformę, więc podejrzewam, że żeby pograć w 32 bitach, będziemy musieli poczekać na ewentualną miniaturkę trzecią. Ogólnie jestem trochę rozdarty w kwestii tego produktu, bo wykonany jest bardzo w porządku. Od jakości skorupy po działanie gier nie mogę zarzucić mu niczego złego. Ale jednocześnie fakt, że wycięto z opakowania drugiego pada, komponenty wrzucone są do kartonu bez usztywnienia, a opcje konfiguracji i oprogramowania pozostają mimo upływu lat dość prymitywne, psuje ostatecznie wrażenie, zostawiając posmak produktu wypuszczonego pospiesznie i przy cięciu kosztów. Oczywiście, ponieważ jest to gadżet głównie dla bardzo konkretnego kolekcjonerskiego grona, to owo grono wiedziało już od pierwszej sekundy materiału, czy jest nim zainteresowane i materiał ten mógł je co najwyżej w tej decyzji utwierdzić. Przeciwnicy miniaturek i fani odpalania gier na malinkach raczej zdania nie zmienią, choć pewnie lada moment pojawią się jakieś nieoficjalne modyfikacje pozwalające wrzucać na urządzenie własne gry, bo oczywiście fabrycznie takiej opcji zabawka ta nie posiada. W cenie około 100 euro, jeśli uda wam się go sprowadzić z jakiegoś europejskiego kraju, bo wygląda na to, że w Polsce premiera wciąż stoi pod znakiem zapytania, może to być mimo wszystko gra niewarta świeczki dla wszystkich prócz najbardziej oddanych fanów sprzętu Segi.
A trochę szkoda, że twórcy Niebieskiego Jeża nie postarali się nawet, żeby trochę powalczyć w naszym regionie o klienta. Jak mówiłem, producent mocno pokpił sprawę, tak jakby nie chciał, żeby ktokolwiek o tym produkcie usłyszał, czy nawet był w stanie go kupić. Ale z drugiej strony, czy nie oznacza to tym samym, że stanie się on w ten sposób białym krukiem i faktycznym przedmiotem kolekcjonerskim z prawdziwego zdarzenia? Czas pokaże. Do usłyszenia!